Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z driftowania w GTA 5M na serwerze fantastycznym. I tak, widzę, że tutaj nie wszyscy się ładują na tej mapce. Jest jakieś Audi za mną ciśnie, dałem znać na Discordzie, że będziemy sobie razem grać. Znaczy, że wbijam na serwer i możemy sobie razem pograć. No i myślę, że jakieś drifty synchroniczne się udadzą, ale jak widzicie na mapce jest kilku graczy, których nie widzę. I widzę tylko jedno Audi niestety. Zobaczymy, gdzie teraz większość graczy się ustawiła. Ja sobie wziąłem teraz Toyotę. O! Obserwatorium. Dobra, no to jedziemy do obserwatorium w takim razie. Po drodze sobie oczywiście podriftujemy. Zobaczymy, co potrafi ta Toyota. Tutaj wbrew pozorom nie wszystkie samochody prowadzą się tak samo. Kurde, mało brakowało, bym rozbił tą Junię. Troszeczkę tylko zarysowałem. No dobra, tutaj można sobie oczywiście włączyć niezniszczalność naszego pojazdu, więc nie ma co się martwić specjalnie. Jedziemy sobie prosto do obserwatorium, żeby tam się spotykać z innymi graczami, zobaczyć, co oni tam sobie teraz robią. What the fuck? Ja już widziałem tutaj wcześniej ten samochód. Znaczy, spawnowałem go sobie, jest tutaj masa ludzi. What the fuck? Co tu się dzieje? Kurde, nie wiem, czy tutaj jakieś drifty synchroniczne teraz porobimy. Jak będziemy się tutaj tak zachowywać. No ale popróbujemy. Można robić tu masę różnych rzeczy, spawnować sobie różne ciekawe samochody. Ja sobie teraz zespawnowałem tą Toyotę GT86 i jest, jak widzicie, w clinchu. No, można się tutaj takimi furkami bawić. Troszeczkę widzę, że w tej modyfikacji koła prześwitują przez nadkola, jak są jakieś większe wertepy, ale to się zdarza, w sumie cały czas się zdarza, tutaj akurat na tym offroadzie. Zobaczymy, czy jakieś... O, tak, jadą, będą drifty synchroniczne dzisiaj. Jedziemy do obserwatorium, mam nadzieję, że... No, już się wszyscy chyba powczytywali mi, bo przed chwilą nie było widać części graczy, a teraz już, zobaczcie, pojawili się, także fajnie, jedziemy sobie prosto do obserwatorium chyba. Tylko niepotrzebnie pojechałem na ten szutr, bo teraz ciężko się tu jeździ tymi driftowymi samochodami. Ale spróbujmy się tam dostać. Ciśniemy drifty grube, patrzcie co tu się dzieje, elegancko. Ja bym wolał tak, żeby niektórzy jechali bardziej z przodu, żeby ich było bardziej widać, bo mi tak ciężko opanować jednocześnie samochód i patrzeć się w tył, jak ktoś tam lata bokiem. Ale popatrzcie, yeah. Lecimy. Czemu oni biorą takie przesadzone samochody? Ja nie wiem, nie mogliby wziąć coś bardziej klimatycznego, kurde. Ach. Tutaj będziemy musieli skręcić gdzieś w prawo do obserwatorium. Jak to super wygląda. Okej. I ciśniemy sobie tu. Wow, ominąłem zderzenie, fantastycznie. Ciśniemy cyk i zaraz będziemy koło obserwatorium, tam jest mnóstwo graczy, ja nie wiem, czy ktoś się mi tutaj powczytuje, czy też nie. A, wiecie, że na tym serwerze trzeba troszeczkę poczekać, aż się zrespawnuje nowy samochód. No bo tutaj wszystko troszeczkę jest tak, no nie tyle zlagowane, co po prostu się zawsze czeka, no, aż to się wszystko wczyta. No i teraz jedziemy sobie myk, yeah. Standardowo, ale poszedł teraz pięknie. Standardowo obserwatorium. Ciśniemy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Pięknie. Ktoś tutaj koło mnie ładnie leci, tylko nie wiem, nie widać jego felg. Także ma poduszkowiec po prostu. Ale coś tam się dzieje. Widzę, że ładnie blisko podjeżdża bokiem. Co tutaj się od Janie Pawla? What the fuck? Co? What the fuck? O co chodzi? What? Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Okej. Okay. Czy wy to widzieliście? Jedziemy. A, wbili jacyś jajcarze widocznie na serwerek. Ale nie mam takich fajnych klaksonów. Skąd oni mają? Aha, bo tu można sobie tunigować te szwury. A to... nie wiem, czemu mi się koła nie powczytywały innych graczy. Ojej. Driftujemy tutaj. Synchronicznie spróbuję. Gonimy tutaj gościa. Uwaga, uwaga. Ojojoj, myślałem, że się fajnie zmieszczę. Nie wyszło mi. Dobra, ja się wcisnę tutaj za tym. Czemu oni wzięli te paskudne fury? Są jakieś samochody, które wyglądają jak ryby. Masakra. Spróbuję do nich tam dołączyć, żeby razem podriftować. To jest taka mekka tutaj drifterska, to obserwatorium.
spróbujemy może trochę furę przetuningować, bo warto by było naprawić ją, zmienić kolorek, może jakieś felgi inne czy coś. Kurde, jak zmienię felgi, to pewnie się nie wczytają, czy nie wiem. Dobra, zrobimy jakiś zlocik. Zajął mi miejsce, no zajebiście. Ja się tu ustawię. Patrzcie, tutaj Toyota. Elegancko. Wszystko w takim masakrycznym klinżu. Okej, robimy zlocik. Teraz tak, ja sobie spróbuję stuningować furę. A teraz ci to było? Modyfikacje. Aha, tutaj można sobie spoilerek dać inny. Jops, jakby ktoś chciał. Ale ten spoiler jest brzydki, nie podoba mi się. Lepiej to chyba bez spoilera. Ten jest sobie taki. Ja wiem. Bez spoilera chyba jest ok, co? Możemy sobie tutaj zupgrade'ować, ale to niepotrzebne jest. Możemy sobie dać jakiś tam policyjny. O, niech będzie policyjny. Zawieszenie jeszcze możemy obniżyć. Nie, ja wezmę standardowe. What the fuck? Co to było? Aha, bo oni się zaczęli pojawiać tutaj. No dobra. Shit, wszystkich popsuł. O co chodzi? Możemy wziąć... Patrzcie, tutaj się wszystkie szyby Jak to wygląda? Zaraz sobie zrobię taki czarny kosmos z mojego samochodu. Tu mamy... Co to jest? Aha, to są te... tutaj jeszcze możemy... Oho, są tak. Weźmy sobie... Nie no, felg nie będę zmieniał, te są chyba spoko. Zobaczę tylko... Jak to wygląda. Wheel choices. Nic się nie zmienia, więc zostawię jak jest. Dajmy sobie inny dym spod opon. Dajmy sobie może... Może grafitowy? Nie wiem, kurde, jakiś taki... To jest grafitowy? Tak. Neony? Są neony? Nie, neony chyba wywalimy. To nie pasuje, to nie te czasy. Turbo... To nie działa, na koła, tu są koła już zmodowane, więc tutaj nie damy rady nic zmienić. Dajmy sobie może kolorek matowy, czarny, nie, wygląda słabo, co? Dajmy sobie matowy, ale kurde, coś ta czerń nie jest taka czarna, nie? W stosunku do tych świateł i szyb. Co my tu jeszcze mamy? Może poszukamy jakiegoś innego koloru. Ej, co te kolory są takie wyblakłe? Ja cię nie mogę. Nie? Strasznie. Brzydko to wygląda. Różowa landryna. Zmienia... O, tutaj Audica sobie też zmienia kolorki. Tuningujemy furki. No właśnie, coś na tym modelu słabo wyglądają kolory. Nie podoba mi się to. Nie wiem, dlaczego tak jest. Może to jest przerobiona jakaś ciężarówka. A na ciężarówkach zawsze w GTA 5 wyglądały słabo te kolorki. No zobaczcie, o ile lepiej wyglądają kolory na tym. Na tej Audicy koło mnie. A ja to mam takie jakieś dziadostwo. Racing. Nie? Ale w sumie... Midnight Blue. A, mój samochód był po prostu brudny. Teraz będzie dobrze, teraz będą dobrze widoczne kolory. Dobra, to jeszcze raz, wchodzimy sobie w ten. Był brudny i dlatego ten. Dlatego się tak głupio malował. Teraz super, teraz to ten. Zobaczmy sobie czarny. O, hehe. Ale ten niebieski nie wyglądał źle. Czerwona wygląda fajnie, ta Toyota. Nie. Dobra, nie będzie czerwona, ale jeszcze kolor felek sobie wybierzemy inny może. O, kurwa, Jezu! Ale może żeby były widoczne w końcu to drift. Niech to będzie widoczne. Cukierkowy, różowy. Może żółte, dawaj żółte. Nie wiem na co się zdecydować, wszystkie wyglądają fajnie. Dobra, niech będzie sobie to. Set... O, okej. I teraz mamy tak, ustawiłem sobie, żeby oczywiście się nie niszczył. No i chyba tyle. Mamy już stunigowaną Toyotkę. Możemy cisnąć na drift. Lecimy najpierw dookoła obserwatorium, potem się zobaczy. Oj, teraz widać szczegóły tego samochodu. No teraz to tak. Łoty. Robimy driftowy pociąg, zobaczcie. Jezus Maria. Jedziemy tam, no, gdzieś się przejedziemy, zobaczymy. W sumie zrobimy tutaj jedną pętelkę koło obserwatorium. Zarazimy wszystkich driftem i pojedziemy sobie
w jakieś tam górskie szlaki, no, porobimy sobie drifciki, a co? Ale pierdź ten samochód, to chyba jakiś sportowy, tutaj da się to sprawdzić? Super samochody, ale nie wiadomo co za model. Wiadomo, że z klasy super, także musi być coś dobrego, no. Łoho, ty, ale ominąłem, widzieliście? Się tutaj rozwalali? Polecieli wszystkich, zaraziliśmy driftem. Zarażamy driftem dzisiaj na odcineczku, moi drodzy. Tylko u niektórych mi się nie wczytały felgi, nie wiem dlaczego tak jest. Nie? Chyba jak ktoś sobie pozmieniał na jakieś customowe, to nie wszystkie się wczytują. I tak ten serwer działa już dużo stabilniej niż kiedyś. Ciekawe, czy dalej są problemy z doczytywaniem tekstur, jak kiedyś. Dobra, i teraz sobie tu ciśniemy. Uuu, ty! Ale znowu wyminąłem. Teraz jedziemy tutaj. Pozarażałem wszystkich. Jedziemy! Ale zmieńcie te fury, kurde, ludzie, no. Kto to widział takim samochodem jeździć? No, ja coś czuję, że ta Toyotka, że będę miał ją na dłużej. Tutaj będę sobie driftować, jak poleciał, Boże. O, i dobrze, dobrze, leć z przodu, ziomek. O, i pojedziemy sobie tu, to są takie ładne, delikatne drifty. Znaczy drifty, takie zakręty. Nie mówię tutaj w mieście, do miasta, tylko w to miejsce, cyk. Uuu, przesterowałem. Nie jest łatwo przesterować, ale można, można. Okej, okay. Jedziemy. Uuu, ty! Trochę mnie, trochę zlagowało gierę. Jak pierdzi. Płacz na to, jak ci... Uuu, wypadłem. Okej. Okay. Jedziemy dalej. Próbuję tu ogarnąć jakieś... Płaczcie, co tam się dzieje. Był jakiś driftik synchroniczny. Tylko ciężko mi się obracać do tyłu, nie? Żeby to zobaczyć, żeby nagrać, pokazać. Cyk, cyk. Uuu, ty, troszeczkę za bardzo do wewnętrznej. Wow. Poszedł tam do przodu, jedziecie, jak co? On ma felgi, Jezus Maria, on ma strasznie schowane koła do środka. What the fuck? Widzicie to? Co jest? Okej, okay, teraz gdzie pojedzie? W sumie to wszystko jedno, chodźmy w lewo może. Pojechał w prawo. Dobra, poczekam na niego. Jedzie ta Audica też. I tutaj są właśnie takie bardzo fajne zakręty. Dosyć trudne, bo pod różnymi... A, no mają takie... O, ty, patrz. Prawie bym uderzył, ale jakoś się wybroniłem. Dobra, jadą. Ziomeczki. Czekamy na nich. Robimy taki zlot driftowy teraz. Okej. Okay. I ciśniemy. O, tutaj nie jest tak... Patrzcie, no tu, jakie poszły drifty tam, nie? Okej. Okay. Ale łatwo jest się odwrócić też, nie? Także jest okej. Okay. No, zdarzają się takie uderzenia, trzeba potrenować. Tylko, kurde, jak on mi tu podjeżdża taką wielką ciężarówką, to ja nic nie widzę. Ale przynajmniej jest widoczny z daleka, ziomek. O, te zakręty nie są tak dobrze jeszcze obczajone przeze mnie. To nie jest trudno tutaj driftować, w tym serwie naprawdę każdy jest sobie w stanie poradzić. Nawet myślę, że grając na klawiaturze. Oh yeah. Dobra, i teraz sobie pojedziemy tutaj w prawo. Ops, dobra, obczaili, że tutaj trzeba jechać. Tam się zaraz skończą te zakręty, wjeżdżamy na autostradę, więc tutaj jest lepiej. A tylko dwóch graczy za mną pojechało. Kurde, nie zaraziłem dobrze driftem. Jak mi zasłania, kurde, drogę. Powinienem jeździć na kamerze z kokpitu chyba. Żeby to było lepiej widoczne, nie? Cholera tam. O, ale teraz wygląda ta Toyota. Tutaj można sobie instalować jeszcze jakieś modyfikacje do wyglądu. Tam było jeszcze kilka takich spoilery. Oooo! Spoilery sobie można wymieniać. Można sobie, może nawet zderzaki gdzieś tam były do wymiany. To oczywiście wszystko za darmo, moi drodzy. Tu się można bawić, kurde. Bez końca, w driftowanie i tak dalej.
Dobra, i tu będzie ostry zakręt. Wow. Gdzie ta audica jest? Dobiłem sobie na inny serwer, ze względu na to, że tamten się całkowicie skraszował, podczas gdy wbijało dużo graczy na niego. I zrespawnowałem sobie Toyotę GT86, też jest na tym serwerze, zobaczymy, czy możemy ją jakoś stuningować tutaj. O, można sobie obniżyć samochód, to się przyda na pewno, ale nie ma tutaj takiego, wiecie... Znaczy, są zmodowane samochody na tym serwerze, tylko nie ma takich... O, shit, coś stało. Ja wziąłem sobie chyba najmniej zmodowany samochód, jaki jest na tym serwie. No dobra. Teraz to tak. Poczek poleciał, ty. Dostałem maś dziochę. No dobra, zobaczmy, co jest dalej. Ja tu jeszcze kilka innych samochodów wybierałem, tylko że one pojawiają się z opóźnieniem. Tam w powietrzu widzę, że jakaś inna traska jest. Ta jest zrobiona całkiem spoko. Ty, zobacz. Ładnie się tu lata. Właśnie odkryłem spoko funkcję na jednym serwerku. Można sobie tutaj ustawić dystanse w kołach, tak jak nam się podoba. Super to wygląda, znaczy wygląda to może tak jak wygląda, ale chodzi o to, że naprawdę spoko można sobie tutaj ustawienia zrobić. W zależności od tego, jaki w samochodzie mamy body kit, możemy sobie tutaj różnie koła ustawić, oddzielnie tylne i przednie. I naprawdę daje radę. Dobra, spróbujmy sobie zrobić taki comber. I zróbmy tutaj z tego, no, jak zresetujemy ustawienia, to mamy normalnie tak, czyli jest poprawnie, no nie, tak jak powinno być. Ale jeśli chcemy coś ekstra, to możemy sobie oczywiście coś ekstra zrobić. możemy mieć nawet takie dystanse, jeśli chcemy. Kurde, oczywiście, że tak. Cyk, możemy zrobić pochylenie, takie jak nam się podoba. Możemy trochę schować. Jezus Maria, duże to pochylenie jest, nie? No i z tyłu, to też tam, czekaj, to jest front. Cyk. O, dobra. I z tyłu musimy sobie pochylić. Zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądało. Cyk, 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 cyk. No i mamy gotową BMW-kę z Need for Speed Most Wanted 2005, moi drodzy. Elegancko. Okej, okay. Mamy stuningowaną tą BMW-kę na dzisiejsze czasy, ona jest jakaś w ogóle przekokszona, bardzo, bardzo szybka. Możesz ty, nawet trochę za szybka, ale da się nią driftować. Niektóre samochody są tutaj trudniejsze do driftowania, a różnica jakby między nimi, jeśli chodzi o prowadzenie, jest spora. I naprawdę każdy samochód to jest inny sposób driftowania, tak troszeczkę tutaj. Tak jak wcześniej miałem tą Mazdę RX-7 i sobie nią jakoś tam latałem, tak tym samochodem zupełnie inaczej, jest szybszy. No wiadomo, że inaczej brzmi, no nie, ale... Można sobie te furki oczywiście też tutaj tuningować, jak chcemy. No tam nie wszystkie mają jakoś to dużo opcji czy coś, ale... Ale tak, jak widzicie, sporo graczy się tutaj kręci akurat na tej mapce, bo ona jest no, taka dobra do treningu. Dosyć łatwo zapamiętać te wszystkie zakręty. No ale zawsze inaczej się trenuje, jeśli wybierzemy sobie jakiś inny samochód, nie? Cyk, 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 patrz, wo, troszeczkę wytapowałem to. Ktoś mnie tutaj goni. Aha, dobra, tu ziomeczek ciśnie. Spróbujemy jakiś drift synchroniczny pocisnąć, zobaczymy, czy coś się uda. Tam jadą po przeciwnej stronie, spoko to wygląda. O, ty. Gdzie on tam ciśnie? Dobra, jedzie. Ciśniemy za nim. Ole, poleciał, ty. Tutaj sobie Skyline stoi, zobaczcie. Pojechał pod prąd, ale jak to?
Jak to wygląda, jest. O ty, patrz, tutaj coś leci. O, przywali we mnie. Pięknie. No dobra, to lecimy. Lecimy, ekipa. Zarażam driftem i ciśniemy dalej. Zobaczymy, czy uda się coś pocisnąć ładnego. Patrz. Oj, wyleciałem. Chciałem koniecznie zobaczyć, jak on będzie koło mnie leciał, ale super to wyglądało. Dobrze się przycisnął, no. To było niezłe, podobało mi się. Ale zmaściłem. Trochę za słabo tu pojechałem. U ty, koło mi się zaczepiło, znaczy ten, zahaczyło o coś tam. Kulturka, nikt się nie bije. Czasami są jacyś tacy gracze, którzy wszystkich spychają z drogi. Patrz. I stoi jakaś inna BMW-ka. Dobre. No i pocisnął, Lucek. A gdzie ta moja ekipka jest? Dobra, jedziemy za nim. Raj dla drifterów. I dużo osób tutaj też gra. Kurde, już nie dogonię tamtego Nissana. Czy co to było? Cholera wie, co to tam jechało. No to ten ziomeczek był. Eloszka! Jak się wystraszyłem! Jezu! Nie no, spoko to wygląda. Wbijajcie na ten serwer, gdzie można się fajnie pobawić. Na początku jak się wbije, to nie widać mapki. Przez chwilę trzeba trochę poczekać, aż to się wszystko doczyta. Ale jak się już wszystko doczyta, to jest naprawdę bardzo spoko. Także wbijajcie sobie i zobaczcie, jak to wygląda. Ja was zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.